Tu mamy liczbę 46. Czwórka na miejscu dziesiątek, co dosłownie oznacza cztery dziesiątki. Tu je mamy narysowane. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. To jest dziesiątka, to jest dziesiątka, to jest dziesiątka i to jest dziesiątka. Każdy z tych pionowych kształtów składa się z 10 kwadratów. Czyli wszystkich razem kwadratów jest cztery dziesiątki. Albo 40. Pozycję dziesiątek mamy narysowaną na fioletowo, albo ciemnoróżowo. Na pozycji jedności mamy szóstkę. Mamy sześć jednostek. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. I możemy zapisać liczbę 46 w taki sposób. 46 równa się 4 dziesiątki dodać 6 jedności. Czy możemy z taką liczbą 46 zrobić coś ciekawego? Spróbujmy. Możemy na przykład odjąć od niej 4 jednostki. Zastanówmy się, co to znaczy, że odejmujemy 4 jednostki. 46 odjąć 4. Ile to się równa? Prawdopodobnie możemy założyć, że to się będzie równało jakąś liczbę dziesiątek i jakąś liczbę jedności. Na jakąś liczbę zostawiłem puste pola. Coś tu zaraz wpiszemy. Ile będzie dziesiątek? Od 46 odejmujemy 4 jedności. No to skreślmy 4 kwadraty. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Ile mamy dziesiątek? Ciągle mamy tyle samo dziesiątek. 4. Wpiszmy je tutaj. Ile mamy jedności? Po odjęciu zostały nam tylko te dwie jedności. Też je zapiszmy. Jeżeli odejmujemy 46, odjąć 4. To 6 jedności odjąć 4 jedności równa się 2 jedności, czyli 46 odjąć 4 równa się 42. I widać, że na miejscu jedności mamy tutaj dwójkę, która powstała z odjęcia 4 od 6.